Cześć, siemanko, z tej strony modfan.pl. Dzisiaj chcę wam pokazać, co się dzieje tutaj w Komarku, bo jest już on częściowo usprawniony. W sensie, tutaj zostało wszystko rozebrane, cały wahacz. Mój tata zabrał te mocowania, co były przegnite, jak i te tutaj, wiecie, no. Golenie, widelce do roboty, jest to malowane proszkowo. Teraz będzie gites. Tutaj jest klamka, bo nie było. Ta od hamulca przed niego, jak i kopka, która była tam zastana, jest już tutaj pomalowana akurat zwykłym lakierem, bo dopiero teraz sobie przypomnieliśmy, że to trzeba jeszcze zrobić. No, tutaj wszystko jest nasmarowane, ładnie zrobione. Półkę jeszcze mój tata weźmie do roboty i podnóżki, tutaj stopki, żeby omalować, żeby to nie gniło. Ogólnie to bak już jest omalowany. Jakby ktoś pytał, czemu to jest omalowane proszkowo na zielono, to żeby to zabezpieczyć od rdzewienia. Tam środka nie widać pewnie. No ale nie będzie żadnych syfów, ani nie będzie już rdzewiał. Jedyne co no to w tym baku, tutaj widać wgniotki. Cztery wgniotki tu, jedna duża i tutaj jedna od boku jest, taka mała. Tu koło stare zostało rozebrane już. Ja mam nowe koło, ale trzeba tam łożyska zamontować, co będzie niedługo zrobione. Ogólnie oponki tu były oryginalne, poza przednią, która już jest wymieniona. W sensie, no, ja nie wymieniałem, tylko jak już kupiłem, to była awina. Tutaj wszystko wyczyszczone, nowa osłona łańcucha, bo tamta była rozwalona. Błotnik tylny. No i co tu jeszcze mam powiedzieć? Części też mam już do niego. Uszczelki kręgielitowe oczywiście. Nigdy nie kupujcie tych zwykłych, tylko już lepiej zainwestować w te mocniejsze. Tak samo linki są już wszystkie. Zębatkę chyba ktoś nawet wymieniał kiedyś, bo wygląda całkiem git. Wszystkie śruby łatwo poszły. Tu na razie tylko osłona lampy jest pomalowana na to, bo i tak będę kupował, jak będę go remontował. To żeby tylko było, no to jest kupione. Jeśli chodzi o tarcze hamulcowe, no to są jeszcze w dobrym stanie. Nie są jakoś mega zdarte, da się jeszcze na tym pojeździć. No i tutaj jeszcze pręt od hamulca jest odkrzywiony i pomalowany, żeby nie rdzewiał. No i cóż, to było na tyle. Cześć.